Dzisiaj porozmawiamy o prehistorii ruchu austriackiego w Polsce. Zapraszam. Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Mateusz Benedyk, Ludzkie gadanie, podcast o ekonomii i wolności. Dzisiaj moim gościem jest profesor Mateusz Machaj. Witaj Mateuszu. Cześć, dzień dobry. Spotykamy się, ponieważ tak się składa, że w tym roku 2023 mija równo 20 lat od założenia Instytutu Misesa i chciałbym z Tobą porozmawiać o tym, jak doszło do tego wydarzenia. Więc może mógłbyś nam najpierw powiedzieć w ogóle, jak to się stało, że zainteresowałeś się ekonomią akurat w austriackim wydaniu. Najpierw się zainteresowałem ekonomią w szerokim wydaniu, to znaczy gdzieś tak w klasie, tuż przed klasą maturalną stwierdziłem, że pójdę na studia ekonomiczne i tak się rzeczywiście stało, wylądowałem na Uniwersytecie Wrocławskim i tam sobie przez pierwszy rok studiowałem mikroekonomię, w wykonaniu neoklasycznym głównie, ale też z pewnym odchyleniem w stronę ekonomii ewolucyjnej, w stronę takiej ekonomii nierównowagi, dzięki temu, że miałem zajęcia z profesorem Witoldem Kwaśnickim. Natomiast na drugim roku studiów trafiłem w sumie na ekonomię austriacką w takim mocnym wykonaniu, mocnym uderzeniu przez Maria Rodbarda, książkę konkretnie What Has Government Done to Our Money? czyli. Co rząd zrobił z naszym pieniądzem? Dzisiaj to się pojawia tak, jako złoto, banki, ludzie, krótka historia pieniądza. Aczkolwiek z ekonomią miałem też wcześniej do czynienia, od strony takiej bardziej teoretycznej, kiedy zetknąłem się z analizami dotyczącymi wielkiego kryzysu. Bo jak ktoś studiuje ekonomię generalnie rzecz biorąc, przynajmniej jak ktoś wtedy studiował, a na pewno jak ktoś studiował jeszcze przede mną, to wydarzenie na miarę wielkiego kryzysu było czymś takim definiującym współczesną ekonomię i generalnie definiującym e, też pasję w stronę ekonomii, bo to był największy kryzys w historii nowożytnej, znaczy w historii po prostu nowoczesnej gospodarki, w historii kapitalizmu. No i wymagał jakichś wyjaśnień, dlaczego ten kryzys rzeczywiście wystąpił i dlaczego wystąpił raz, dlaczego się nie powtarzał. No i każdy ekonomista w sumie, który był ukształtowany po II wojnie światowej, myślę, że spokojnie aż do lat 90., w jakiś sposób się stykał z tą kwestią wielkiego kryzysu. Ja trafiłem na pierwsze analizy przez to, co zaproponował Milton Friedman, ale jakoś nie do końca mnie to przekonywało. I przez pracę profesor Godłow-Legięć trafiłem na teorię Hayeka, która wydawała mi się, tak nawet na pierwszy rzut oka, dużo bardziej interesująca, dlatego że koncentrowała się na dynamice wieloletniej, tak? bo teoria Friedmana tak naprawdę dotyczy tego, co się działo w 30., 31. roku, w gruncie rzeczy tak naprawdę. Natomiast nie dotyczy wyjaśnienia samego roku 29. A Hayek tymczasem, bez względu na to, czy człowiek może mieć narzędzia przy pierwszym zetknięciu do oceny, czy to jest prawdziwa historia, czy nie, to już na pierwszy rzut oka wydaje się kompletniejsza i szersza, bo stara się Cofnąć w czasie bardziej niż, niż, jak gdyby, wejść bezpośrednio w kryzys. I, I to był taki pierwszy moment, kiedy ta ekonomia austriacka też zaprezentowała mi się jako coś z zakresu teorii ekonomii po prostu. Bo oczywiście, jak człowiek się interesuje trochę wolnością gospodarczą, liberalizmem ekonomicznym, no to trafia na tą ekonomię austriacką w takiej popularyzatorskiej wersji. Mieliśmy przecież w Polsce wydane interwencjonizm, liberalizm w wersji klasycznej Misesa, mieliśmy biurokrację, takie książeczki, które wpisują się w tradycję liberalizmu gospodarczego, ale tak naprawdę są w sumie pewnymi postulatami z zakresu polityki gospodarczej i nie prezentują pewnego swoistego, nietypowego paradygmatu, który odróżnia ekonomię austriacką od wszystkich innych podejść ekonomicznych, także podejść ekonomicznych osób, które mają poglądy z zakresu liberalizmu, tak jak na przykład Milton Friedman. Tak więc, jeśli chodzi o tożsamość, taką typowo austriacką, właśnie w kwestii teorii ekonomii, a nie sfery normatywnej, to miałem takie dwa punkty styczne kluczowe. Pierwszy to był właśnie Hayek. Jeszcze, już nie pamiętam, czy to było na pierwszym roku, czy w klasie maturalnej, ale właśnie ta kwestia analizy wielkiego kryzysu, chyba jeszcze w klasie maturalnej. A potem takie drugie mocne uderzenie to Łotwie z to Armani Rodbarda. Czy jakby wtedy już byłeś użytkownikiem strony Org? Wtedy nie, właśnie. To jest. Ciekawa historia, bo Misesor generalnie był słabo rozkręconą stroną wtedy jeszcze i e, mieliśmy środowisko wrocławskiego kolibra, które e, to, to był zresztą ten wrocławski Kolibra, to był bardzo nietypowy oddział, bo to był oddział praktycznie no, nieaktywny za bardzo, jeśli chodzi o e, działalność taką na zewnątrz. To był bardziej klub intelektualny i tam e, my się głównie spotykaliśmy. Sobie porozmawiać o rzeczywistości i w, e, oczywiście rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej. I tam e, w pewnym momencie pojawia się sugestia, że może byśmy próbowali na język polski tłumaczyć jakieś tam zbiory, które są w internecie, których jest przecież bardzo dużo i mieliśmy spis stron, cały bogaty. Tam było, okej, okay, to tam było, właśnie Mizes i ja sobie tak przeglądałem i trafiłem. E, jak, jak akurat mi się ten Ork trafił, chyba z tego co pamiętam. I właśnie chyba tak trafiłem, jeśli dobrze pamiętam, na książkę Rotbarda e, z myślą o tym, że może warto to przetłumaczyć na język polski. I zresztą na początku e, tak miało być. Ja miałem być tłumaczem. E, zresztą ja przetłumaczyłem tę książkę. What has, What has Government Armani miała być wydana u Jana Fiora. Koniec końców nie została wydana, została wydana w innym tłumaczeniu, ale siedzenie nad tą książką dużo i tłumaczenie zdaniu po zdaniu też bardzo, bardzo dużo mi dało w kwestii samoedukacji. Już wspomniałeś stowarzyszenie Koliber i jakby działały już wtedy, jeśli dobrze kojarzę historię powiedzmy polskiego ruchu okołowolnościowego. Działał wtedy już Centrum Adama Smitha, działało właśnie Stowarzyszenie Koliber. Już wspomniałeś, że miałeś kontakty z tym drugim, a czy jakieś kontakty z CAS też się trafiły? Tak, oczywiście. W 2002 roku byłem nawet na krótkiej, bo krótkiej, <laughs> kilkudniowej praktyce w Centrum imienia Adama Smitha. U Andrzeja Sadowskiego, które bardzo miło wspominam. Natomiast no, też nie było to, nie, nie wystarczyło mi to, jak gdyby, tak? Bo Centrum imienia Adama Smith'a ma mm, trochę inny cel. Jest nastawione na trochę inną, e, na innych odbiorców i na propagowanie troszeczkę czegoś innego e, niż takiej czystej teorii ekonomii. Tyle powiedzmy, jakby akademickiego. Zacięcia tam ci brakowało. Tak, no bo jak gdyby jakaś taka takie zainteresowanie szeroko rozumianym liberalizmem ekonomicznym, czy wolnością gospodarczą u mnie było od młodości, więc jak gdyby no to środowisko siły rzeczy było mi znane. Natomiast cały czas brakowało mi, to, to była ta dychotomia, to, to odseparowanie formalnego nauczania ekonomii od test normatywnych, strasznie mi przeszkadzało, tak, to znaczy tutaj coś o wolności gospodarczej, natomiast tutaj mamy krzywe kosztów, struktury rynkowe, mapy użyteczności konsumentów, jakąś tam potem na makroekonomii teorię pieniądza, <laughs> modelowanie makroekonomiczne, długookresowe modele wzrostu, jak gdyby nie widziałem nawet jakiegokolwiek cienkiego pomostu między tymi rzeczami, one mi się wydawały od siebie kompletnie odseparowane i to mi strasznie przeszkadzało, Yy, I właśnie pewien przełom nastąpił przy, w, w tych dwóch punktach. Tak? Przy Hajeku to był taki, taki zalążek, yy, ta książka Profesor Godłow, Legienci o Hajeku, a następnie sama książka Rodbarda, What has Government to Armani. No i potem jak poznałem tego autora, mówimy w ogóle o czasie, w którym nie istniało nic w języku polskim Rodbarda. Praktycznie poza kilkoma jakimiś artykułami anarchistycznymi, przetłumaczonymi na. Na stronach związanych z Jackiem Sierpińskim. Natomiast jeśli chodzi o sferę ekonomii, to praktycznie nic nie było przetłumaczone na język polski. Eee, I mi się udało dostać takim właśnie już kolejnym krokiem, wejściem głębiej w tę kwestię teorii ekonomii, to było tak, eee, książkę Rodbarda Man Economy and State udało mi się dostać z antykwariatu amerykańskiego jakiegoś, eee, na którą czekałem. I to był dla mnie bardzo pozytywny szok, bo właśnie ten pomost pokazujący jakąś tam analizę ekonomiczną wspierającą nawet tezy normatywne, ale wreszcie jakąś analizę ekonomiczną, która jakoś się odnosiła do tego, czego ja się uczyłem, tak? Bo jak ja się nauczałem, uczyłem się powiedzmy tej mikroekonomii, a potem otwieram na przykład, nie wiem, interwencjonizm Izesa albo liberalizm w wersji klasycznej i ja tym w ogóle nie widzę związku. To wygląda jak, trochę jak program polityczny. Nie wiadomo, jak to się odnosi do tego aparatu analitycznego, pojęciowego, który jest przedstawiany na studiach ekonomicznych. A tutaj mam economy, Man Economy State, które o, wreszcie jest takim podręcznikiem. Następnie oczywiście ludzkie działanie, które też tą funkcję spełnia, chociaż jest mniej marszalowskie w swojej formie, więc mniej przypomina kurs ekonomiczny niż książka Rodbarda I wreszcie też udało mi się dostać Price in Production Hayeka, to z kolei, które było w ogóle niedostępne nigdzie prawie. Wtedy można było kupić z Japonii używane egzemplarze po jakieś 250 300 dolarów to na dzisiaj po 20 latach obstawiam, że to byłaby jakaś cena o... Tak. Tak, tak. Więc zupełnie nie do dostania, ale udało mi się to dostać w bibliotece Uniwersytetu, wtedy to była Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Udało mi się to dostać. Musiałem zresztą udało mi się to skserować. Musiałem oczywiście to Kserować na raty, bo przecież w bibliotece nie, nie można takiej książeczki od razu skserować. Trzeba przyjść trzy razy i skserować po 33%. Bo za dużo było niedozwolone. I aha, jeszcze zawsze jakieś były straszne ceny w tych kserach oficjalnych. No tak, ale jak. Yy, yy, zależało w sumie od biblioteki. Biblioteka chyba główna rzeczywiście miała bardzo wysokie te ceny, ale ta na Akademii Ekonomicznej nie miała jakichś bardzo wysokich. Nie było oczywiście tak konkurencyjny jak w innych miejscach, ale jak się popatrzyło na cenę tego Xera w stosunku do tych kilkuset dolarów, to nie było o czym mówić. Czyli ten instytut założyłeś, bo chciałeś organizacji, która właśnie chciałaby zajmować się teorią ekonomii? Tak. Tak, głównie teorią ekonomii w wykonaniu yy, austriackim. Sam sposób Uprawiania i komunikowania ekonomii. Ta metoda e, analityczna, jak dla mnie jest, e, nawet jeśli w niektórych przypadkach e, ten sposób uprawiania nie ma dużo do zaoferowania, na przykład jak analizujemy konkretne przypadki historyczne, na przykład chcemy wyjaśnić wzrost gospodarczy. E, tak, dlaczego się tak wzrost gospodarczy kształtuje w Chinach, dlaczego tak się kształtował w Anglii, w, w trakcie rewolucji przemysłowej, dlaczego tak się kształtował w Holandii, dlaczego w Polsce. Jak wygląda kwestia wzrostu w trakcie transformacji? To są wszystko rzeczy, które zadają, dotyczą pewnych skomplikowanych systemów, i tam analiza jest zawsze wieloczynnikowa. Więc, jak gdyby, jak mamy taki stricte, czysto teoretyczny model, taki jak lubią Austriacy, a prioriczny wobec historii, no to on w pewnym momencie przy analizie rzeczywistości skonkretyzowanej ma swoje istotne ograniczenia. Tak? I taka analiza wieloczynnikowa musi być realizowana poprzez odnoszenie do konkretnych instytucji i bardziej. Empirycznych, e, empirycznych analiz. Natomiast niezależnie od tego, ten taki framework, ten taka, taka właśnie obudowa teoretyczna, ona jest szalenie pomocna do tego, żeby wiedzieć, jak zadawać pewne pytania przy analizie zjawisk empirycznych, na co zwracać uwagę, i przede wszystkim, jakie są ograniczenia modeli, które używamy, bo to jest też kluczowe, tak, to jest taka. W analizie austriackiej jest zawsze jakiś taki raport mniejszości, trochę wobec każdego modelowania, że, że należy pamiętać o ograniczeniach w modelowaniu, które nie zawsze się pojawia, w podręcznikach rzadko się pojawia, z kolei pojawia się często w ustach wybitnych ekonomistów. Jak się słucha wywiadów, czy czyta wywiady z Polem Romerem, z Robertem Solowem, z Polem Samuelsonem, z Markiem Blaugiem. Z najważniejszymi ekonomistami XX wieku, to w zasadzie u nich ten element autorefleksji zawsze się pojawia, że są pewne ograniczenia modelowe i zdają sobie sprawę z tego, że istnieją kontrowersje dotyczące tego, czy modele mają bezpośrednie zastosowanie, te wąskie, precyzyjne modele, tak? bo to często w neoklasycyzmie, czy w tym ujęciu takim tak zwanym głównonurtowym, te modele są zawsze precyzyjniejsze <laughs> niż na przykład to, co jest zaprezentowane w analizach austriackich. Tylko, że ta precyzja ma swoją cenę, i e, ceną tej precyzji bywa to, że jest to model często oddalony od prawdy. Ale też od razu, jeśli dobrze pamiętam, w misji Instytutu pojawia się też wolność człowieka, dobrowolne umowy, pokój, współpraca społeczna więc ten element normatywny gdzieś cały czas też istniał. E tak, no bo to jest trochę tak, jak Mises mówił o porównaniu do medycyny. Medycyna zasadniczo też jest nauką wolną od wartościowania, ale bywa uprawiana po to, żeby człowieka utrzymać przy zdrowiu. E, z pewnymi niechlubnymi wyjątkami e, w historii. E, no i trochę tak samo z ekonomią z pewnymi niechlubnymi wyjątkami w historii. To znaczy analiza... Albo odwrotnie <gry> analiza teoretyczna, która ma za zadanie wyjaśnić jak funkcjonuje jak funkcjonuje współczesne społeczeństwo i gospodarka. Ona opisuje co to są firmy, co to są przedsiębiorcy, jaka jest ich funkcja, jakie są konsekwencje istnienia niepewności, jakie są konsekwencje istnienia subiektywnych instytucji. I nie tylko instytucje, ale też wartościowań, które demonstrują ludzie w codziennym życiu. I em, oczywiście ten element normatywny jest tam wpisany, ale on jest, wydaje mi się, na takim poziomie znaczy on nie jest konstytutywny dla ekonomii austriackiej, moim zdaniem, e, koniecznie, aczkolwiek no, wydaje się, że jest bardzo bliski tego, że, że jest konieczny, ale tak naprawdę konieczny być nie musi. Natomiast też był wpisany z tego względu, że no ponieważ ta analiza przedsiębiorczości, szczególnie i analiza wolnej przedsiębiorczości w opozycji do centralnego planu czy socjalistycznego ładu, który krytykował od początku Mises, wskazując, że on jest jak gdyby niemożliwy. Tak? Taka, ta analiza Misesa to jest właśnie taki przykład. Uprawiania ekonomii pozytywnej, która ma pewne normatywne konsekwencje, ale one nie są immanentne w tezach pozytywnych, tak? Jak Mises mówi, że socjalizmem jest coś nie tak, bo y, skutkuje powszechnym zubożeniem, y, które w dłuższym okresie się odbija nawet na klasach rządzących, to to jest y, analiza jak najbardziej pozytywna, y, to jest analiza, która tworzy przestrzeń do dyskursu, bo każdy się może w ten dyskurs włączyć, nawet fani ładu socjalistycznego, tak, nie ma przecież przeszkód i tak się, tak, tak się działo działo się tak, że Mises dyskutował z socjalistami i mają jakieś pole, y, pole do dyskutowania właśnie o tym jakie są konsekwencje ekonomiczne pewnego politycznego ładu to jest zupełnie inny dyskurs niż dyskurs na przykład dotyczący kwestii zawierania małżeństwa albo kwestii aborcji tak? tam mamy zawsze spór wartości, systemów wartości i w sumie w pewnym momencie jak przeciwnicy dochodzą do ściany no to spierają się ich wartości i to jest ewidentne, tak, że mamy spory ideologiczne dotyczące tego, która wartość jest przedłożona nad którą wartość. Natomiast przy dyskutowaniu o ładzie socjalistycznym, oczywiście w pewnym momencie też można dojść do ściany, do momentu, gdzie się spierają wartości, ale zazwyczaj obszar dyskusji właśnie dotyczy sfery pozytywnej, tego, jakie są konsekwencje pewnych rozwiązań instytucjonalnych, yy, czym skutkują. I to tworzy pole do, do dyskursu, który jest moim zdaniem najciekawsze, bo stwarza szansę na jakąś wymianę i na to, że rzeczywiście teoretycznie ktoś może zmienić zdanie. To oczywiście często się nie zdarza, ale jednak zupełnie inaczej to wygląda niż przy dyskusjach ideologicznych. Okej, okay, zakładasz instytut, jakieś cele ustawiasz, ma jakąś wizję tego, co instytut ma robić, Jak jakby w formułowaniu właśnie misji, wizji, celi, y, jaką rolę odegrało to, że taki Instytut misja istnieje w Stanach? No bardzo dużą. Ja przede wszystkim, jak zakładałem Instytut, to miałem w głowie coś takiego, że nie chciałbym, żeby y, ludzie zainteresowani ekonomią musieli poszukiwać tez austriackich, czy podejścia austriackiego do ekonomii. Tak trochę, no, nie będziebym bardzo uciążliwy, ale jednak no, bardziej niż dzisiaj uciążliwy sposób, żeby musieli poszukiwać tych tez, czy tego podejścia austriackiego, żeby ono było dostępne i żeby ono było dostępne w różnych formach, w różnych przekazach dla całego społeczeństwa, praktycznie i w wersji popularyzatorskiej, powiedzmy na poziomie takiego Hezlita, odpowiednikiem dzisiaj myślę, że byłaby jednak książka Murphy'ego bardziej współczesnym, jak również na poziomie takim społecznym zaadresowanym już do bardziej zainteresowanych ludzi, jeśli weźmiemy ludzkie działanie Misesa, jak i też na poziomie stricte podręcznikowym, kursowym dla już studentów nie tylko politologii, socjologii, filozofii, ale też wprost dla studentów ekonomii na takim poziomie jak podręcznik Rodbarda. No i wreszcie też, żeby była obecna na takim poziomie już bardziej technicznym, czyli takim, którym którym mamy do czynienia z publikacjami jeszcze bardziej, tak już dotyczącymi studiów studentów doktoranckich i też dotyczącymi po prostu wprost ekonomistów zajmujących się bardziej technicznie ekonomią, tak jak mamy na przykład w książce pod redakcją Alicji Sielskiej o Mengerowskiej Rewolucji, gdzie już mamy to jeszcze bardziej zawężone, tak naprawdę. Bo tego mi po prostu brakowało. Po polsku nie istniały prawie w ogóle z pewnymi wyjątkami, na przykład świętej pamięci książka Krzysztofa Kostro była takim, takim wyjątkiem o Hajeku. E, o kimś mogę zapominać też, to przepraszam, ale e, no, no była też, było też opracowanie profesor godłow Legięć, jak mówiłem. Aczkolwiek ono bardziej w takim duchu historii myśli ekonomicznej. I e, jak gdyby brakowało tego, nie było, nie było podręczników, nie było wprowadzających popularyzatorskich rzeczy, nie było komentarzy na bieżąco. Nie było to łatwo dostępne, trzeba było, tak jak mówiłem, dokopywać się gdzieś do jakichś antykwariatów albo biegać po jakichś starych uniwersytetach. Poza tym mało ludzi o tym wiedziało. Nie było też e, nauczycieli, którzy wprost by tą tradycją byli e, jak gdyby zainspirowani. Pewnym wyjątkiem e, może być profesor Kwaśnicki, o którym wspomniałem, ale on też e, tak naprawdę się wdrażał e, razem z nami, kiedy Instytut powstał w tą ekonomię austriacką w takim pełnym wydaniu też zmieniając swój kurs w wyniku tego, że takie publikacje się pojawiały. tak, Więc to było też yy, takie coś, co, co było konsekwencją powstania i rozwijania się Instytutu Misesa w Polsce, to to, że rzeczywiście do nauczania ekonomii mniej lub bardziej, na różnych etapach, na różnych szczeblach przekazywania wiedzy, ona miała abstrakcja zaczęła wchodzić, zaczęła się pojawiać. I, i, I o to tak naprawdę głównie chodziło, że jeżeli ktoś jest w klasie maturalnej i zaczyna się interesować ekonomią, Czyta różne pozycje z zakresu ekonomii, to może wpaść na coś takiego jak Austriacka Szkoła Ekonomii i zobaczyć, że można uprawiać ekonomię w specyficzny, interesujący sposób, bo to jest nie tylko specyficzna metoda uprawiania tej ekonomii, ale też ona jest przyjemna, taka ładna, trochę jak muzyka Mozart'a. Tak? Nie, nie jakoś super skomplikowana e, symfonia, trudna w odczycie, tylko coś, w co można się powoli, jak w taką cebulę, wdrażać. Warstwami i wchodzić od, od szczebla prostszego do coraz to trudniejszego do tego stopnia, żeby być w stanie też rozumieć y, tą ekonomię głównonurtową i y, w konsekwencji też jej ograniczenia. Ale w pierwszej dekadzie, powiedzmy, obecnego wieku bywałeś w Obern w miarę regularnie? Mm, tak. W Obern. Najpierw pojechałem na szkołę letnią w 2004 roku, a potem w 5, 6, 7, 8 i 9 roku byłem na programie Summer Fellowship, czyli 5, 6, 7, 8. Czyli fizyczna 7, 8. obecność była już po założeniu Instytutu? Tak, fizyczna obecność była po założeniu Instytutu. Instytut powstał w 3 roku, na szkołę letnią jechałem w 4. Tak, a, a, a potem już na Summer Fellowship w piątym, więc, więc instytut już był założony. Największy wpływ miały na mnie materiały zgromadzone na Mises.org, zanim tam pojechałem. Tak naprawdę, jak ja tam pojechałem na szkołę letnią w czwartym roku, to wszystkie wykłady już znałem. Nie było ani jednego wykładu, którego nie znałem. Na każdy Poszedłem na nie, bo to tak wypadało, ale w gruncie rzeczy mógłbym na nie nawet nie iść, bo, bo byłem z nimi już zapoznany. I to bardzo dobrze nawet tak w, Tam nawet miałem tak, nawet w egzaminie tak końcowym brałem udział. Pamiętam egzaminował mnie Walter Block między innymi pewnym ci się zastanawiał, czy nie, nie, nie powinien siąść po drugiej stronie biurka. Taka zabawna sytuacja. No, Walter lubi swoich uczniów, więc i lubi komplementować wszystkich wiem. Ale no, mi tak nie mówił, kiedy mnie egzaminował, więc. Jest to też takie jesteś, powszechne. Jesteś mniej introwertyczny, a ja się trochę, trochę bardziej się popisuję przy, przy egzaminach. To efekt tego pewnie. Um, ale jakby te, te związki były zawsze personalne i dawanie praw do książek, tak? To chyba... W większych wspólnych działań nie było więcej. Nie, ale też y, Misesorg też ma specyficzny model swój, który jest moim zdaniem interesujący, bo nie jest takim think tankiem, który przedstawia jakieś określone stanowiska, określone postulaty. On jest biblioteką pewną internetową. On gromadzi y, pewną wiedzę, którą udostępnia. Y, no i y, Lou Rockwell, który wtedy był prezesem, był na tyle dobry, że w sumie dał zielone światło nam do tego, żeby tłumaczyć i wydawać praktycznie wszystko, co chcemy. Co miało niebagatelne znaczenie, oczywiście, i odegrało ważną rolę w realizowaniu tej misji, która właśnie miała na celu rozpropagowanie dorobku austriackiego. Zanim przejdziemy już do, do, do działań i do tego propagowania, to jeszcze bym na chwilę wrócił do tych kwestii, powiedzmy, normatywnych, no bo nie da się ukryć, że główną jakby inspiracją osób, które interesował wolny rynek, do tego, żeby, nie wiem, poczytać Rodbarda, Misesa czy Hayeka. Było na przykład czasopismo Najwyższy Czas i generalnie środowisko związane z Unią Politykę realną. i tak było powiedzmy do pewnego czasu. Wydaje mi się, że to już dzisiaj nie byłoby zdanie prawdziwe, ale w roku 2008 jak najbardziej by prawdziwe było. Przynajmniej tak było na przykład w moim przypadku. Jakie były Twoje kontakty z tym środowiskiem bo zdaje się, że na przykład do najwyższego czasu pisywałeś. Tak, bardzo dużo. Tam mam, miałem chyba z kilkadziesiąt felietonów w sumie. Jak nawet, jeśli nie sto kilkadziesiąt, albo może i dwieście nawet, nie wiem, ale całkiem sporo. Tak, przez lata tam publikowałem. Bo no, to był główny kanał komunikacji yy, dla takiego środowiska. Internet wtedy jeszcze nie był rozwinięty. Aczkolwiek jasne było dla mnie, kiedy zakładałem instytut, że ta działalność publicystyczno-popularyzatorska się przeniesie prędzej czy później do internetu. Idea była taka, że tak zwani gatekeepersi w mediach się skończą. To akurat trudno, najwyższy czas, trudno nazwać gatekeepersem na tamten moment. E, raczej miałem na myśli taką zamkniętą formę komunikacji, która była dostępna w prasie i w ograniczonej liczbie kanałów telewizyjnych. To było dla mnie jasne, że to się zmieni i przez lata dojdzie do tego, że w internecie każdy będzie mógł zabrać głos. Widzimy to dzisiaj nawet. W ekstremalną drugą stronę się odchyliło, że nawet często słyszymy głosy, które nie są warte słyszenia, nawet może częściej słyszymy głosy, które nie są warte słyszenia. Natomiast jak gdyby nie ma ograniczenia w tym, żeby dotrzeć do pewnych treści, i skoro tak miało się stać, no to i tak widziałem, że w sumie ta działalność publicystyczna właśnie się będzie przenosić do sfery, do e-sfery i jak gdyby stopniowo to pisanie, popularyzowanie w prasie będzie wygasać. Pamiętajmy, że to był, to był właśnie taki moment skokowy, jeszcze wtedy nie było mediów społecznościowych i ja w ogóle publikowałem w najwyższym czasie już zaraz po 11 września 2001 roku chyba mój pierwszy tekst się tam ukazał i od tego czasu ja potem jeszcze w, jak powstał Instytut też cały czas publikowałem, ale potem już po piątym chyba roku to zaczęło powoli wygasać. No, ale to też była jaka, jakaś forma komunikacji, dlatego że w najwyższym czasie ukazywał się na przykład mój artykuł, zaraz pod nazwiskiem był napisany e-mail. No i to też pozwalało ludziom do mnie pisać maile, tak? Te trochę kontaktów nawiązałem właśnie dzięki temu. No dobrze, to instytut jest założony i jak znaleźć ludzi, którzy coś będą z tobą robić i co w zasadzie robić, w jakiej no, kolejności z tych wszystkich rzeczy, które wymieniłeś? No, w pierwszej kolejności oczywiście ludzie zwerbowani byli z otoczenia mojego, czyli Wrocław. Koliber Wrocławski oddział, ale nie tylko, yy, ale też ludzie powiedzmy kręcący się przy, przy tym oddziale. No, głównie stamtąd byli zwerbowani. Część z nich popracowała. Pierwszy prezes Instytutu Misesa popracował, yy, potem po paru latach zajął się swoim życiem, ale był bardzo ważny na wstępnym etapie. Z osób, które wtedy z nami zaczęły współpracować, to dzisiaj są to jest yy, oczywiście Jan Lewiński i Łukasz Szostak którzy zaraz przy powstaniu byli bardzo ważną rolę odgrywali, głównie przy budowie tej treści internetowej, zarówno jeśli chodzi o stronę internetową technicznie, jak i o zawartość merytoryczną i tłumaczenia. Więc bez nich byłoby bardzo ciężko, żeby nie powiedzieć, no bez nich może nawet byłoby tak, że musielibyśmy odroczyć to parę lat powstania Instytutu. No oprócz tego też mieliśmy wolontariuszy na początku zaangażowanych, ale czy też moich kolegów jakichś ze studiów, ale to po pewnym czasie się. No, każdy zaczął się zajmować swoim życiem, tak, bo jak się zakłada y, zaraz po studiach lub na końcu studiów y, jakoś organizację, to trochę zapał jest większy, tak, a potem człowiek się starzeje, zajmuje się swoimi sprawami. I zdaje się, że we Wrocławiu też działała taka instytucja, przez którą przez lata jeszcze przewijali się y, współpracownicy instytutu, o nazwie Koło Naukowe Ogólnej Teorii Ekonomii, coś w rodzaju pierwowzoru. Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii, to bardzo prężnie, wielokrotnie w ciągu semestru odbywały się spotkania. To był, jak rozumiem, jeden z głównych sposobów komunikacji w takim już realnym świecie. Tak, tak, tak. I to były też. W ogóle pamiętajmy, że koło Austriackiej Ogólnej Teorii Ekonomii, Minia Ludwiga von Misesa powstało po powstaniu Instytutu, zaraz w tym samym roku, ale po. I to było miejsce spotkań, na których właśnie prowadziliśmy coś na kształt, można powiedzieć, szkół ekonomicznych, bo te spotkania były rzeczywiście bardzo intensywne, nawet dwa razy w tygodniu, polegające na czytaniu na przykład zasad ekonomii po potem dyskutowaniu o tym, co tam jest, albo polegające na referowaniu konkretnych tekstów, albo omawianiu, yy, omawianiu już konkretnie podręcznika do ekonomii, więc yy, to był pierwszy wzór yy, w pewien sposób tego, czym dzisiaj się zajmuje instytut, który rozwinął się zdecydowanie, tak. Bo już mamy w skali, przecież, polski e, taką szkołę. Mamy też materiały audiowizualne, które są dostępne dla wszystkich powszechnie w internecie. Wtedy, 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 20 lat temu, no to raczej można było spokojnie czekać na taki postęp technologiczny, e, który, na, który rzeczywiście nastąpił. E, no ale zasada w gruncie rzeczy edukacji, generalnie rzecz biorąc, się nie zmienia od lat, od setek lat. Musi być jakiś materiał, który jest przekazywany odbiorcom. Kiedyś to musiały być wykłady bezpośrednie, potem to mieliśmy ruchomą czcionkę. E, no, dzisiaj mamy o tyle wygodną sprawę, że za pomocą kilku kliknięć można mieć całą bibliotekę, i to jest właśnie rezultat zakumulowanych działań wszystkich osób, które z Instytutem są związane i były związane przez ostatnie 20, 20 lat. Każdy tą cegiełkę akumulacyjną dokładał, i w efekcie mamy w sumie bardzo bogatą bibliotekę. Za sprawą kilku kliknięć można dojść do masy, masy istotnych materiałów. Z okazji dwudziestolecia Instytutu Misesa chciałbym też przypomnieć, że mamy taki specjalny gadżet, mianowicie krawat Instytutu w kolorach, proszę mnie poprawić, jeśli mówię srebrno-granatowym. Jest to jedwabny krawat do kupienia w sklepie Instytutu Misesa. Jakby jest to nasz drugi krawat, poprzedni, granatowo-czerwony, rozszedł się w liczbie, zdaje się, ponad 100 egzemplarzy i nie planujemy tego krawatu wznowić, a ten ma także specjalną wszywkę z okazji dwudziestolecia. Dobrze pamiętam, Mariuszu. Tak. Więc mamy nadzieję, że w listopadzie spotkamy się na jakiejś większej imprezie z okazji tego dwudziestolecia, i dla wszystkich mężczyzn myślę, że jest to zdecydowanie obowiązkowy element stroju być może dla kobiet także w międzyczasie będzie niedługo, tak. Coś wypuścimy. Okej, okay, skoro już zdradzasz, niechaj tak będzie. Wracając do rozmowy, takim kolejnym kamieniem milowym w rozwoju Instytutu wydaje mi się wydanie ludzkiego działania. To była, nie wiem, książka, którą kiedy ja wziąłem do rąk i zacząłem czytać, no to nie wiem, coś mnie uderzyło i nagle chciałem jednak Zobaczyć, kim Wy jesteście, i, i, i Was poznać, yy, i zacząć w tym Instytucie może działać. Jak to się stało, że ta gruba publikacja ukazała się nakładem Instytutu? Sam pomysł na tłumaczenie i na to, żeby w końcu to wydać miał Witold Falkowski, z którym nawiązałem kontakt właśnie między innymi dzięki Najwyższemu Czasowi, gdzie tam publikowałem coś, zostawiałem maila i on do mnie napisał maila i tak nawiązaliśmy ze sobą kontakt. <coughs> Potem się parę razy spotkaliśmy i Witold Falkowski był tłumaczem i tłumaczył wiele różnych y, książek i stwierdził no to przetłumaczmy w końcu i wydajmy tego Misesa. Tylko oczywiście był problem y, z kwestią sfinansowania tego, y, no bo tak Praca nad taką książką to spokojnie dwa lata intensywna. Potem koszty wydawnicze do dzisiaj jest dużo tańsze. Mówimy o tym, co się działo kilkanaście lat temu, więc sprawa nie była prosta. No i Witek wpadł na taki pomysł, żeby zrobić model subskrypcyjny, co było absolutnie nowatorskie i przełomowe, jak na Polskę i myślę, że też jak na cały rynek europejski, jeśli chodzi o wydawnictwa. No, nie, 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 jest to, nie jest to na miarę Ilona Maska i Tesli. Ale jednak wprowadzenie modelu subskrypcyjnego na książkę, no, że się udało, to jest rzecz, myślę, do wpisania w historię, w historię gospodarczą Polski, mimo że to nie było, nie było jak gdyby dużo. To jednak było coś w tym niesamowitego, że ludzie się zapisywali na publikację książki, to znaczy pisali do nas maila i mówili: tak, za dwa lata kupię ludzkie działanie, jak ono będzie wydane. I to było możliwe też dzięki pewnemu kapitałowi społecznemu, który został zbudowany już organicznie poprzez stronę midzy.pl i poprzez ludzi, którym się ten sposób prezentowania ekonomii podobał. I w efekcie poskładane takie obietnice w kilkudziesięciu czy kilkuset już nie pamiętam egzemplarzach sprawiły, że projekt rzeczywiście wydawał się sensowny. No i, i rzeczywiście to jest wielka zasługa Witka, że udało mu się ten projekt zrealizować. Potem była konferencja w Warszawie 2007 rok, jeśli dobrze pamiętam, 7, tak raczej. Wtedy też przyjechał Hans-Hermann Hoppe. E, zebrało się też kilku akademików w Polsce, którzy się zajmowali praksologią, także konferencja była bardzo udana. Przyjechał też e, Nikolaj Gerczew, jeśli to przepamiętam, e, Józef Szima. Także wydarzenie szczególne e, i też, ty chyba też przyjechałeś, no, nie, ciebie jeszcze nie było na tej konferencji. No i e, to jak gdyby wzmocniło nas jeszcze bardziej i pokazało, że e, trend jest zdecydowanie wzrostowy. To, co działo się potem, to już powiedzmy w miarę kojarzy, ale jeszcze do jednego wątku chciałbym wrócić z tych powiedzmy początków działalności, mianowicie twojej działalności publicystycznej, bo jakby byłem taką osobą, która przeczytała wszystkie wpisy na stronie mises.pl, kiedy już jakby zacząłem się tymi Austriakami interesować i codziennie sobie tam kolejne podstrony od tyłu... Jak to w ogóle brzmi? Przeczytałem wszystkie <noise> strony. No później, jak byłem... Dzisiaj byłoby to trudne. To tak długo, jak byłem redaktorem Misses.pl, to, to, to wszystkie teksty jeszcze miałem na bieżąco. Dzisiaj, przyznaję się, nie czytam wszystkich, ale cały czas jak najbardziej e, staram się czytać. E, zwłaszcza te, te, te polskich autorów, to, to, to te wszystkie mam zaliczone. E, natomiast e, ty próbowałeś sił polemicznych, jakby jak najbardziej głównonurtowych powiedzmy czasopismach, i tam pojawiają się polemiki, nie wiem, z profesorami, publicystami, etc. I to jakoś nawet było, chyba, publikowane te, też w mediach bardziej poczytnych niż mises.pl. Więc jak to się stało, że dzisiaj nie jesteś gadającą głową w telewizji? Hmm, nie wiem, jak na to odpowiedzieć. To znaczy, ja nie wiem, czy do aż tak się pojawiały. Rzeczywiście było kilka tam takich publikacji, ale tak jak gdyby nie przypominam sobie, żebym wszedł jakoś tak głębiej. W wyborczej chyba mi się nie ukazał żaden tekst. W Rzeczpospolitej to chyba głównie w, w listach. To były wtedy takie dwa media powszechne bardzo, wtedy, czyli ten 20 lat temu. Natomiast yy, gadające głowy, no. Też y, musimy pamiętać o tym, że na przykład, jak się pojawiają w mediach skrawki 10-15 sekundowe, no to one często są wycięte, bywają z kontekstu wycięte, y, bywają uproszczone, y, niewiele po tym zostaje. Więc mi się zawsze wydawało, że jeśli już pisać, jeśli już się popularyzatorsko odnosić, to jednak y, w. W sferze takiej, no przynajmniej, żeby to był artykuł, tak? Czyli, czyli coś dłuższego, a nie, a nie krótka wypowiedź, maksymalnie półminutowa. Yy, czyli raczej na godzinny podcast się możesz umówić, ale. O tak, tak. Na godzinny podcast oczywiście jak najbardziej to jest wtedy inna historia. Okej, okay, to może jeszcze na koniec takie pytanie, czy wydaje Ci się z perspektywy tych 20 lat, że to, co robi Instytut, się jakoś. Zmieniało, czy, 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 czy raczej cały czas jest duża ciągłość, czy, czy, czy widzisz jakąś potrzebę zmiany tej pierwotnej wizji, czy są to zmiany kosmetyczne, czy jednak świat się na tyle zmienił, że coś tutaj chciałbyś poważniej przemyśleć? To znaczy zmieniło się trochę moje podejście do możliwości zmiany świata, oczywiście. Jak człowiek jest młodszy, to się wydaje, że świat jest dużo łatwiej zmienić. To jedna rzecz, która się we mnie zmieniła, i też y, pomyliłem się w swoich przewidywaniach dotyczących tego, jak będzie ewoluował internet. O wtedy, kiedy zakładałem Instytut, to miałem wrażenie, że oczywiście internet przyspieszy, spłaszczy, ułatwi, ale w ogóle nie wyobrażałem, nie wyobrażałem sobie czegoś takiego jak media społecznościowe takiej formy, jakie są dzisiaj, które mają charakter już takiej bardzo spłaszczonej formy komunikacyjnej, odwołującej się często do naszych emocji, już w taki ekstremalny wręcz sposób. Więc to Trochę zmienia sytuację i oczywiście no, jak ktoś był dobrym psychologiem i się zastanawiał nad tym, na co ludzie reagują, to pewnie mógł przewidzieć, że to pójdzie w tą stronę, ale wtedy mi się wydawało, że internet po prostu sprawi, że będziemy mieli więcej gazet wyborczych, więcej Rzeczpospolitych, więcej po prostu też tych takich gazet bardziej niszowych o innych poglądach i po prostu ta przestrzeń wymiany się zrobi inna, zrobi się... Ta milowska dyskusja trochę szersza, no ale niestety niestety, to nie tylko w tym kierunku poszło. A DNS ten czas zablokowany. A właśnie, na przykład, tak. Yy, więc nawet się zaczęły robić, yy, tak, zaczęły się gdzieś nieprzyjemne rzeczy. Więc nawet gatekeepersi mogą właśnie DNS-y komuś poblokować i poograniczać dostęp. Yy, ale i yy, więc jak gdyby ta czołowa misja dla mnie była taka, że. Yy, żeby docierać właśnie za pomocą kliknięcia, żeby ludzie mogli dotrzeć do pewnych kwestii, i ta misja w dużej mierze została zrealizowana, ona też musi być kontynuowana. No bo oczywiście raz, że przekaz się zmienia, czasy się zmieniają. Dwa, też ekonomia, sama teoria się przecież rozwija, bo ona też przez ostatnie 20 lat się zmieniła, także, także w kwestiach tych stricte Austriackich. Musimy pamiętać o tym, jeszcze tak wracając na przykład do tej, tego pozyskiwania informacji. Ja miałem swego czasu współpracować ze Świętej Pamięci Krzysztofem Dzierżawskim, jak się zastanawialiśmy nad krytyką Keynes'a, modelu Keynes'a. To było właśnie te 21 lat temu, już bodajże, z centrum imienia Adama Smitha. No ale też jak zaczęliśmy współpracować, to w sumie się poruszyliśmy, dlatego że on był zwolennikiem pewnej wersji laborystycznej teorii wartości, jak się okazało. To było jeszcze zanim założyłem Instytut, tak? Był zwolnikiem pewnej formy laborystycznej teorii wartości, takiej zmodyfikowanej, smisowskiej. Natomiast dla mnie jak gdyby już istotna była ta subiektywna teoria wartości. No i to był też jeden z takich elementów, gdzie zrozumiałem, no w sumie w pewnym sensie jestem sam i, i przydałoby się, żeby się dzielić tym, co odnajduję z innymi dookoła, tak? I Instytut stał się właśnie takim filarem, który ma to robić, i myślę, że przez te 20 lat się udało bardzo dużo w tym zakresie zrobić. Też dlatego, że sami ludzie pracujący przy Instytucie to jest taki heterogeniczny kapitał społeczny, tak? taka pula dosyć różnorodna, ludzi z których każdy ma też swoją autorską perspektywę i coś wnosi do, do tego opisu austriackiego. Więc yy, to tak a propos trochę tych ostatnich 20 lat, ale też pytałeś, czy, 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 czy tak pytanie brzmiało, czy, czy to jakoś zmienia misję, czy, czy to będzie się zmieniać, tak? Myślę, że nie póki co, ale no wiadomo, wszystkie instytucje adaptują się do zmieniającej rzeczywistości. Instytut mo może też będzie musiał, ale w zasadzie myślę, że kluczowe kierunki są znane, czyli. Kilkbetawe to YouTube. <laughs> Tak, gigabitowe YouTuby. I TikToki. I TikToki. To znaczy, myślę, że przekaz merytoryczny powinien być na podobnym poziomie, innymi nowymi kanałami. Tak? No, podcast, to co, to co ty robisz, to jest jakaś nowa forma. E, powiedzmy, jakieś materiały też audiowizualne, tak jak ta, ta seria, którą, którą robię, tych ekonomistów kwadrans. To są jakieś, jakieś mierze nowe rzeczy, ale w gruncie rzeczy obie te rzeczy możemy sprowadzić do tego. Co na tym kole naukowym 20 lat temu robiliśmy, tak? Znaczy, wtedy ciebie nie było, ale co, co ja robiłem z kolegami na, na kole naukowym, czyli czytamy, rozmawiamy o tym, co przeczytaliśmy, co tam sensownego jest, zastanawiamy się nad fundamentami teorii ekonomii e, i podejścia austriackiego. I jakoś między sobą to wymieniamy, generujemy jakąś dyskusję, z której może coś interesującego wychodzi i rozwijamy się intelektualnie. Też czytając oczywiście różne, różne rzeczy. No i. To w dużej mierze się jakoś znacząco nie zmienia, ale kanały komunikacyjne i docierania się jak najbardziej zmieniają. Czy muszą być uproszczone jakoś bardzo? Myślę, że i tak są. W tej chwili coraz bardziej, w coraz bardziej przystępnej formie takiej, e, takiej trafionej, e, trafiającej do różnych ludzi, i do kierowcy, tak, człowiek sobie dzisiaj jedzie przecież samochodem gdzieś pociągiem, ma 40 minut, może sobie posłuchać czegoś naprawdę sensownego. Nie musi czytać, założyć słuchawki, więc. To też jest ogromna zmiana, mimo że w pewnym sensie jest robione to samo, czyli ktoś komunikuje jakąś wiedzę za pomocą poukładanych słów, coś sensowniejszego niż tylko jakiś prosty ciąg myślowy. Okej, okay, to ja tylko pozwolę sobie przypomnieć o tym, że warto zakupić krawat instytutu misesa już teraz, żeby resztę garderoby sobie spokojnie do listopada przemyśleć, żeby wiedzieć, jak on dokładnie wygląda na żywo. Pamiętajcie też o tym, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube, a jeśli korzystacie z innych podcastowych platform, to żeby tam także nas zasubskrybować. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Ci Mateuszu, za rozmowę. Dziękuję. Przyjemność po mojej stronie. Do usłyszeń.